Artur. Słyszysz mnie? Artur. Drogi. Artur, wytrzymasz trochę. Zaraz będziemy. Jack, Artur jest ranny. Potrzebuję lekarza. Co się stało? Został postrzelony. Gdzie? W kark. Jak to się stało? Byliśmy na spotkaniu. Okazało się, że to pułapka. Więcej nie mogę powiedzieć. A, dostałem. Ciężko mi się oddycha. Trzymaj się, Artur. Zajmę się tobą. Mogę ci jakoś pomóc, Jack? W żaden sposób mi nie pomożesz. Zaufaj mi. Jest w dobrych rękach. Ufam ci, Jack. Wyciągnij go z tego. Niedługo będzie jak nowy. Leo, Artur został postrzelony. Potrzebuję twojej pomocy. O nie, jak źle jest? Jest kiepsko, ale się z tego wydierzę. Jest w dobrych rękach. Co mogę dla ciebie zrobić? Umów mnie z detektywem Michaelem. Spotkamy się dzisiaj wieczorem w salonie. Okej, robi się. Trzymaj się. Dobry wieczór, panie Sherby. Detektyw Michael. I detektyw Alfie. Chciał się pan z nami widzieć. Owszem, porozmawiamy na osobności. Zapraszam na górę.
Więc tak, była próba zabójstwa mnie i mojego brata. Mój brat został postrzelony, a ja próbowałem udawać sprawcę, ale uciekł. I tu pojawiacie się wy. Co mamy zrobić, panie Shelby? Macie go znaleźć i wskazać mi jego lokalizację. Resztą zajmę się już sam. Jak wyglądał ten człowiek? Miał długi czarny płaszcz, czerwoną koszulę i szarą kamizelkę z złotą klamrą. Był średniej budowy ciała i miał czarny kapelusz. Uciekł na szarym koniu rasy angielskiej. Takie informacje nam wystarczą. Postaram się go znaleźć. Życzę powodzenia. To najlepszy detektyw w Birmingham. Liczę na nich. Garniturek? Nie wiesz, co to prawdziwa praca. Choruję dzień i noc w fabryce, żeby żona i dzieci miały co jeść. To twoją żonkę już dawno puknąłem, podczas gdy ty byłeś w robocie. Coś ty powiedział? Dzień dobry, panie Shelby. Detektyw Michael, jak śmiesz się tu pojawiać? Odebrałeś mi wszystko. Dobra robota, detektywie. Do spania. Co ty im zrobiłeś? No tak, już jest robota. Namierzyliśmy pana sir. Nazywa się Billy Jackson. Śledziliśmy go 5 dni i ustaliliśmy, że codziennie w godzinach porannych znajduje się na targu. Prawdopodobnie szuka dziwek. Jeśli go tam nie będzie, to najprawdopodobniej będzie w swoim domu pod przykrywką obok kościoła. Spotyka się tam z podejrzanymi typami. Jednego nas skojarzyliśmy. To nie są dobrzy ludzie. Targu przyjeduje tam sam? Czy ma jakichś wspólników? Jest sam. To typowy zabójca na zlecenie. Wiecie, kto go wynajął? Ustalaliśmy takich kryteriów, panie Shelby, ale podejrzewamy, że to jakiś potężny człowiek, który chce się was pozbyć. Do tego to akurat doszedłem samemu. No dobra. Sam wyciąłem od niego te informacje. Dziękuję za pomoc, panowie. Udajcie się do mojej księgowej w Legras. Ona wam zapłaci. Dobrze, panie Shelby. Proszę uważać. Cholerni robotnicy. Billy Jackson, idę po ciebie. John, słuchaj. Znalazłem tego gościa, który próbował nas zabić. Prawdopodobnie przesiaduje teraz na targu, jest sam. Chcesz mi z tym pomóc? Z wielką chęcią. Ładnie grasz.
kim jest ten gość? Nazywa się Billy Jackson. Jest płatnym zabójcą na zlecenie. Wysłali go jacyś potężni ludzie, żeby się nas pozbyć. Chcemy się dowiedzieć, kto to był i dlaczego chce nas zabić. Mam ochotę taplać się w jego krwi. Ja też, John. Jesteś gotowy, John? Jak nigdy. Peaky Blinders! Szukamy Billego Jacksona. Zatrzymaj się! Poddaj się, nie masz szans. Otóż broń. Odsuń się od bramy, powoli przejdź na bok. Gadaj, kto cię wysłał? Dlaczego chciałeś nas zabić? Nic ci nie powiem. Gadaj, liczę do trzech, albo twój mózg będzie rozlany na tej ścianie. Raz. Dwa. Wolfgang Lincoln. Wolfgang Lincoln? Dlaczego on? Dowiedział się, że dobiliście targu z Billym Kimberem. John, do rozkazu pieprzonego Peaky Blinders! Wolfgang Lincoln. Idziemy po ciebie.